Cześć, siemanku, witajcie, z tej strony Bawi. Dziś gramy w Farminga 19. Kolejny odcinek z serii od przybytku do nabytku. Czy z nami oczywiście jest Krzychu. Siemano. W ogóle zauważyłem, że ten ciągnik ma chlapaczy z Ursusa, widzisz to? Który? O. A, twój. No, widzisz to? No. Tutaj widzicie, ten widzi, co ja robię. Krzychu, i dzisiaj idziemy właśnie sobie wołować. Właśnie mieliśmy już czekać aż do wiosny. Olewa. No właśnie, jakieś lagi dzisiaj jakieś chyba przyjrzenie serwerów jest. Mieliśmy już dzisiaj w ogóle, że mieliśmy czekać aż do wiosny. Znaczy do później wiosny, aż urośnie wszystko nam. Ale okazało się, że mam wały. Zapomniałem o tych w sumie już wałach. Więc to weź tutaj tak czas przekrać, jakbyś mógł. Tak, do 8, 9, 8.30. To trochę było widniej. Więc no, gadałem, zapomniałem, że mam wały. Więc wały dają trochę za to, niedużo. Ale widzę, że już 60... Ole się dymi, no widać, że sucha wiosna. Ale widzę, że już 60 ma ciężutko. Dobra, starczy. A 5 czy na 1? Na 5. Znaczy na 1. Ma ciężko, ale te 60. Ole subów leciał teraz. Mówisz? Poczekaj, bo teraz nie wczytuje mi się cała muzyka z tych subów. Dzięki za zabawki, oddaczkę dla ciebie oczywiście. Dla tych osób, które podawały subów, teraz tam leciało 10 subów lekko. Te muzyka. I jak widzicie, może na dzisiaj na odcineczku jest szansa, że bijemy 1300-400. No i widzicie, jakiś tam część, jakby to się mówi, na porządnie daje ten, jak to się mówi, te wały, więc ja jestem z tych wałów naprawdę zadowolony. Bo szczerze, tych wałów zapomniałem. No oczywiście na dłuższą metę te wały to będą naprawdę ciężkie. Aczkolwiek sądzę, że kupisz wały i wałowanie na dwa zestawy. Naprawdę. Całkiem szybciej, więc tak. Tutaj, co mogę wam się zapowiedzieć. No to do sądziaru przyjechał komornik, ale więcej wam jeszcze nic mówić nie będziemy, bo jeszcze nie wiemy. Przyjechał do komornik, tak Krzychu? No widziałem jak tam jakaś, tam jakaś rozruba jest, więc nie wiem co się dzieje, później może tam wiecie już w następnym odcinku powiemy wam co i jak. Ale z tego co wiadomo, tam jakiś komornik zaglądał do nich, więc tam dwóch chyba komorników tam było, więc naprawdę policja przyjeżdżała, więc tam jakaś tam afera będzie festę. Więc no my oczywiście nie zaglądamy, mamy swoje interesy. Nie chcemy wpakować się w jakieś błoto. Ty, a jak jest za dużo? Czego? Tego azotu. Gdzie jest za dużo u ciebie? No, już było za dużo, nie? I właśnie tak jadę i mi nie sypię, a patrzę, że jest... Nie, to mi się wydaje, że... Ty, ja w ogóle ten wtedy się dostaliście, bo ten mi na kamerę przybliża i więc w końcu już... Albo nic jeszcze nie będziemy mówić i będziemy nic wam zdradzać jeszcze, coś zobaczycie już na dniach. Więc ten odcinek, czy widzicie, chyba jutro. Ja raczej go jutro wydam. Nie będę, co ja się będę bawił. Jutro go z wami, jutro wam go wydam. Jak widzicie, też dostaliście dzisiaj, dostaniecie, czy dostaliście, zobaczymy, poradnik, jak wrzucić save game'a. Więc dobra reakcja, Krzychu, bardzo dobra. To w ogóle nie wiem, czy to nie dosiało. Bardzo dobra, Krzychu, reakcja, no bo no, po prostu to, co wypiszecie, zrób poradnik, jak wrzucić save game'a. No to jak mówiłem, się śmieliśmy. I naprawdę, nawet jak wiecie, mój moderator, z którym gadałem się na live cały dzień, mówił, że no będzie się śmiał z tego. No i to jest w sumie śmiechu warte, to że to jest podstawa farminga, wy nie ogarniacie tego, jak wrzucić modów. W ogóle dzień, gdzie widzę, że te wały nie dosiewają, albo ta tekstura znika już? Kurde, teraz albo mam roślinę. Albo masz idealnie azot ten cały. Nie, no ale zobacz, że nigdzie nie jeżdżę i... A za mną zostaje, widzisz, jakby znika ten azot. Te co mam, tak idealnie azot? No, możesz mieć. A, doskonale mam. Widzisz, że właśnie też jak mamy rozsypujemy. Gdzieś tam w porządku jest, gdzieś tam w porządku. Dobra, to pole mamy w miarę machnięte. Właśnie, musimy ogółem save'a ogarnąć, nie? Jeszcze raz. On tak, więc będziemy musieli go jeszcze rozgrać. Muszę go włączyć, że jesteśmy dobra. W takim razie to pole już jest, jak to się mówi, zwałowane, ale to wiecie, wiecie, jak to liczy. Teraz idziemy, pojedziemy, które pole? Halo, podniesie się? A ja. Przełączyło mi się, dobra. Ja nie domaga. Nie, przyłączyłem wiadomo tak, te 60, wiecie, one nie dają rady z niczym, więc znaleźliśmy. Bo generalnie tak, ja wam coś powiem, teraz wam nie będę ukrywał, ale tak to nie ma. 60, wiecie, ma 65 koni. O, stacza mi się. Kręcaj. Dobra, generalnie tak, 60, wiecie, ma 65 koni, ale te 65 koni nie widać. My wrócimy do tej starej wersji. Ogólnie proponuję ci tego zaktualizować te 60. Spróbujemy te 60 zaktualizować. Bo wyszła aktualizacja, do nich tam krata lepsza, w ogóle w 60 można mieć na przykład tą rurę, ten tłumik płaski. Parę rzeczy do nich wyszło, no i jest mod na chip tuning i my po prostu damy ten... Halo? Ostrość?
damy ten chip tuning do tych 60, ponieważ wiecie, no, ona z lejkiem nie daje rady, więc wypowiecie się na ten temat, co wy o tym sądzicie, czy możemy takie to zrobić, bo nie chodzi o to, że my nie dajemy rady, bo wiecie, tylko po prostu nam chodzi o rozsiewanie, widzieliście, na rozsiewać ona nie dała rady. Dobra, po prostu będziemy tak jeździć, bo będziemy jeździć, żeby to jakoś to wyglądało. Ona po prostu a z pługiem to idzie jak głupia, nie? A z pługiem idzie jak głupia, pod te górki naprawdę ta 60, czekajcie, bo to może Azot będzie w porządku już. Azot źle. 0 na 200. Wiecie co, bo właśnie tu nie mamy mapki tej pokazanej, więc my dobra, my z tego pola w tym razie zjeżdżamy. Jadę na jedzie. Musimy to już ogarnąć, tak, bo to jest po prostu wina dedyka, ale to już więcej informacji dostaniecie w kolejnym odcinku, co się u nas panu zmieni, co z komunikiem tam u nich. Więc no, widzicie tutaj licznik subusy? No. Może sprzęty tanie kupimy. Co? Sprzęty od nich tanie kupimy. Ale co, tam nie ma co nich kupować, szczerze mówiąc. Trzeba się przejść zobaczyć. No jeżeli chcesz, to on zgadę, możesz pójść. Tak wiesz, tak po cichu, żeby tam cię nie łapnął, bo cię ktoś łapnie, to sam zostać na tej wiosce nie chce. Fajnie. Jak widzisz, jeszcze Golfik stoi z... Nic. No kurde, chłopie, mam dość tego. A za źle, wszędzie za dużo za to dałem, wiesz? Dobra, więc w takim razie... Często, że nie mam tej mapki, nie? Więc jedno pole zwapnowaliśmy. Jedziemy, zwieziemy właśnie to i zaraz podjedziemy, zobaczymy, tam się u sąsiadów dzieje. Bo wiecie, no, sąsiadów nie ma w ogóle, nic nie robią. Czy oni gdzieś tam pojechali? Wiesz, zobaczymy, oni w ogóle są. Zaraz gdzieś może do nich podjadę tą? Dobra, to jest to, w takim razie do sąsiada zobaczę. Czy jakaś licytacja może jest? Znaczy, czy ja coś w sumie... czy ja coś w sumie potrzebuję od nich? Ja tam teleczówki pewnie widziałem, mówię. No jeżeli będą sprzedawać, jeżeli to będzie licytacja naprawdę, no to za psi grosz można sprzedać, kupić znaczy. No właśnie mi się na tę talerzówkę połasił. No, nie, ale właśnie przez to, że nie mamy tego dziadostwa, no. Jesteś koło mnie, kciu? O Jezu, co? No, moje drzewo. Jesteś gdzieś koło mnie tutaj? No jadę właśnie do tych tam, do nich na targi, to się mówi. Zobaczymy, czy to w ogóle coś jest do licytowania, bo może faktycznie coś już licytują, więc przyjadę, no my komunikę nie mamy. Więc zobaczymy, może coś od nich odkupimy po prostu, jakieś sprzęty. Dobra, ogień. Więc ogień. Dobra, wyprzedzamy. U nie, tylko zahaczyłem o przyczepkę, mam, wypowiadam o przyczepce, dobra. Mi się wydaje, że ja wjadę do pierwszego, tak, pierwszego sąsiada wjadę. Dobra, ja sobie nie wykryję. A bo idę ja do tego kadzika właśnie. To idziemy, bo najpierw muszę go oblukać. I jo, stara się tylko wolno. Dobra, myślę, że stajemy sobie tylko o. Cyk, gasimy. No i zobacz, ja już mam dwie rzeczy, które chętnie wykryję. Prawowy siewny. Co? Nie, to tego nie. Wały i talerzóweczka. Na to by było. To talerzóweczkę, no. Jak gromaszu, to chciałem wszystko gromaszu iść. No właśnie chcę iść tak typowo w agromasza teraz. No przyczepki mają fajne, ale no przyczepki to... Nie, ja... Przyczepek to ja będę już kupować, chyba coś kupię większego. Mają, ty, mają opryskiwacz w sumie, wiesz? Patrz to. Mają opryskiwacz, to po prostu... No ale ja nie mam. A ty jaki masz na kołach, czy nie? Nie, ja mam zwykły, na kołach dopiero... Dobra, idę do drugiego sąsiada w ogóle. Ciebie nic, swoich ników nie widać. A, nie widać swojego niku, bo ten. Dobra, to w ogóle... Ten sąsiad chyba biedny jest, co? Przyczepkę mam fajną. Jedynie. Wszystko jest używane. Ale czy w sumie, no właśnie, taki paczek jest poszargany, więc nie wiem, czy się w ogóle opłaca. No, przyczepka jest fajna, ale czy ja chcę kupować dekę taką? Ale zobacz, patrz, co stoi. Przyłościowa czwórka z takim pługiem? Mm. No. Otwarte to? Nie, właśnie zamknięte jest. No i kurde, patrz, zobacz tego bizunika. Kupiłeś siewniczek. No siewniczek to takiego nie chcę, bo będę kupować innego. Ja te... Ale ten, patrz, rekordzik. Kurde, nie ma nikogo? Tanio by ci wyszło. Bo on patrz, jest poszczępiony, byśmy go odmalowali, co ty na to? Kurde. O, nie mogę wejść. Ej, wiesz, zdeklinowałem się. Co ty tam znowu zrobił? Cio. No więc, dobra, jest wstępny, więc naprawdę... No... Ciekawy temat. Ciekawy temat, ale to nie ważne, dobra. Co, wracamy chyba samochodzikami, co? Nagrywamy ten cio, więc... Dobra, ja już palę swojego golfina, czekaj, bo ja w ogóle mam tą przyczepkę, wiesz? One śmiesznie chodzą.
Jakby bez tego, bez tunika by od razu z kolektora wydawało. Takie wiesz co, bo kurde tam przecież ja nie... Aha, to ja przyczepkę myślę prze tego. Dobra, teraz tak, cyk. Więc ciekawy to jest temat. O, dziękuję za zabawę, nie wiem co dam, ale dziękuję. Muszę właśnie chyba alert ustawić sobie na tym, na odcinkach. Dobra, w miarę. Tam czekasz na mnie, czy już pojechałeś? Ja już poleciałem. Dobra, dobra. No i dobra, więc zwałowanie widzicie, widzieliście. Już będziemy się chyba widzieć w kolejnym odcinku na... No, pryskach, jakieś pryski na wodzie, coś w tym stylu. Oj, oj, no oj. Bo to już więcej nie ma co nagrywać tutaj. No i to tyle, no. Zaraz dojdziemy na gospę i będziemy się z wami żegnać. Mam 10 minut, tak? Oczywiście dzisiaj jeszcze dostaliście, napiszcie, bo chyba wyjdzie pierwszy odcinek ten dla upośledzonych. Więc napiszcie, jak wam się ten odcinek dla upośledzonych podobał. Do sąsiada zajadę, bo teraz pogadamy sobie. Gdzie to jest sąsiad? O, muszę wrócić. Gdzie pojechałeś? Z tyłu jestem. Na tym 148. Widzicie, patrzcie, jak to się powodzi sąsiada. Jedziesz, no gdzieś jest, słychać, słyszałem, myślę, gdzie ty jedziesz, a ty rozsiewasz? No właśnie, zobacz, nie mamy tego, kurde, dziada z fogarniem tego. A czemu nie czuć, nie trzeba nie czuć, jest swoim rodlajkiem? Czas, to pieniądz. Ej, tak mamy czas, dobra, ja lecę do siebie. To sobie możemy się już pożegnać się ładnie. Na razie. Więc trzymajcie się, cześć, 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 cześć.